Dzień dobry, witam i pozdrawiam serdecznie w piątek 16 września. A w dniu dzisiejszym towarzyszą nam, inspirują nas słowa Pisma Świętego, wyjęte z Księgi proroka Izajasza z 32 rozdziału, gdzie czytamy: Zamieszka mój lud w siedzibie pokoju w bezpiecznych mieszkaniach. I drugie słowo nowotestamentowe z listu Pawła do Efezjan z 2 rozdziału. Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Moi drodzy, zaprosiłem was dzisiaj do takiego mojego spokojnego i bezpiecznego azylu. Zaprosiłem was na balkon, który jest mocno ukwiecony. To zasługa mojej żony, ale to jest takie miejsce, w którym czujemy się dobrze. Jeżeli tylko czas pozwala, pogoda dopisuje, to staramy się każdą chwilę tutaj na tym balkonie przeżywać. Można powiedzieć, kawałek ciszy i spokoju, chociaż nie do końca, bo przecież mieszkamy w centrum Katowic, co chwilę przejeżdżają samochody, tramwaje, ale jeżeli człowiek zaszyje się w lekturę Pisma Świętego, czy w jakąś książkę, czy rozmawia, to te kwiaty sprawiają, że nie słyszymy tego zgiełku i gwaru świata, który do nas dociera. I myślę, że każdy z nas potrzebuje takiego miejsca, domu, w którym czuje się dobrze i bezpiecznie. Kiedy młodzi ludzie opuszczają domy rodzinne, wynajmują, kupują mieszkania, domy i urządzają je sobie po swojemu. Nie zawsze rodzicom to odpowiada i chcieliby czasami coś poprzestawiać, pozmieniać, ale ci mieszkańcy tak urządzają swój dom, aby nie czuli się w nim obco, aby nie czuli się w nim źle, lecz bardzo dobrze. I tak powinno być, żeby każdy miał swój dom, w którym mógłby bezpiecznie mieszkać. No i w tym momencie oczywiście myślimy o tych, którzy przybyli do nas, bo w swoich rodzinnych stronach, w swojej ojczyźnie nie mogą bezpiecznie i spokojnie mieszkać. Przybywają do nas jako obcy, jako przechodnie. I zastanawiałem się, kiedy słyszę słowo obcy, to jakie ono ma dla mnie konotacje. I bardziej to obcy odbieram jako trochę podejrzany, niepewny, nawet może wróg, nieprzyjaciel, do którego trzeba podchodzić z dystansem, bardzo ostrożnie. I to słowo obcy dalekie jest od przyjaciel, kolega, kogoś, do kogo mam zaufanie, z którym chciałbym się zaprzyjaźnić. Wiem, że wielu Ukraińców zostało zaproszonych do domów i rzeczywiście zostały zawarte wielkie przyjaźnie i stali się takimi domownikami. Ale też wiem, że jest wiele takich domów, gdzie ci przybysze no już są trochę za długo, już gospodarzom brakuje cierpliwości i zastanawiają się, kiedy ci, którzy są przechodniami, wyprowadzą się. A oni też szukają swojego miejsca, gdzie by mogli żyć spokojnie i rozwijać się i gdzie nie byliby na czyimś garnuszku czy na czyjejś głowie. I myślę, że o to musimy prosić i starać się, żeby dopomóc każdemu, żeby mógł mieszkać w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach. Ale apostoł Paweł, kiedy pisze o domownikach i o obcych przychodniach, ma na myśli relacje nasze do Pana Boga. Pan Bóg uczynił nas przez Jezusa Chrystusa domownikami, współobywatelami świętych. To wielkie wyróżnienie i wielki zaszczyt. Za mną widzimy Kościół. Kościół, czyli dom Boży. Czyli dom, czyli miejsce, w którym mamy czuć się dobrze i bezpiecznie. Miejsce, do którego zaprasza nas sam Pan Bóg. I chcę, żebyśmy byli właśnie domownikami. W wielu naszych parafiach konfirmanci mają obowiązek w każdą niedzielę uczestniczyć w nabożeństwie. Kiedy powiedziałem o tym moim konfirmantom, usłyszałem, a po co? No właśnie.
po co, dlaczego mamy chodzić do kościoła, do domu Bożego. Dlatego, że jesteśmy serdecznie zapraszani i żebyśmy się tam czuli dobrze. Jak będziemy rzadko uczęszczali, no to zawsze ten dom będzie dla nas obcy i będziemy tylko przychodniami. Po drugie, mamy poznawać nabożeństwo, żeby ono dla nas też było czymś, co dobrze znamy, w czym się dobrze czujemy i rozumiemy. I mamy budować wspólnotę. Już nie jesteśmy obcymi, ale współobywatelami świętych. Wspólnotę wierzących, wspólnotę świętych. Wzajemnie się budować, wzajemnie za siebie modlić, być dla siebie rzeczywiście siostrami i braćmi. I kiedy tutaj z radością przychodzimy do tego domu Bożego, to też z radością i nadzieją będziemy oczekiwać tego domu, który poszedł nam zgotować nasz Pan Jezus Chrystus, za którym powinniśmy tęsknić i myślę, że tęsknimy i do którego zmierzamy. I w dzisiejszym dniu dziękujmy Panu Bogu za nasze domy, za nasze mieszkania. Starajmy się, żebyśmy czuli się w nich dobrze i bezpiecznie. Stwarzajmy też możliwość dla innych, aby mogli mieć takie domy. A przede wszystkim pamiętajmy, że my sami jesteśmy domownikami Boga, zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Życzę dobrego i błogosławionego dnia.